Bez wątpienia małgorzata Ostrowska, królikowska, od lat wzbudza ogromne emocje. Nie da się ukryć tego, że aktorka należy do najbardziej rozpoznawalnych rodzin w naszym kraju. Sława, niestety, zawdzięcza nie dzięki świetnym rolom, a synowi, o którym od lat rozpisuje się kolorowa prasa. Antek Królikowski był bowiem bohaterem niejednego skandalu. Małgorzata, jak na aspirującą gwiazdę, przystało też lubi być w centrum uwagi. Jej Instagramowe konto obserwuje ponad 110 tysięcy osób. To właśnie tam aktorka udostępnia informacje na temat swojego życia prywatnego, a także pokazuje wiernym fanom, jak wygląda jej praca. Niedawno dodała nagranie, na którym widać ją w otoczeniu policji. Zobacz też, Bursztynowicz nie mogła dłużej milczeć. Odniosła się do problemów rodzinnych królikowskiej Małgorzata Ostrowska. Królikowska w mediach społecznościowych udostępniła nagranie z udziałem policji. Aktorka wyjaśniła, że nie została zatrzymana przez funkcjonariuszy prawa, a jedynie została udzielona jej pomoc. Serdecznie chciałam podziękować panom policjantom, którzy pomogli mi dzisiaj na trasie z Przemyśla do Rzeszowa. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim panom policjantom i bardzo, bardzo pozdrawiam, powiedziała przejęta Małgorzata. 58, latka nie powiedziała jednak, co dokładnie zaszło. Z jej wypowiedzi można jej wywnioskować, że aktorka miała jakiś problem z autem. Zobacz też, od śmierci Pawła Królikowskiego minęły trzy lata. Nie do wiary, jak dziś wygląda jego grób, pomponik eksklusiwe, Rafał Królikowski zamieścił wzruszające zdjęcie. Bardzo tęskni za bratem. Paweł Królikowski zdał sobie sprawę, że musi o siebie zadbać. Zdjęcie Małgorzata Ostrowska, Królikowska, Slesh Andras, Shilagry i media.